Blisko 100 osób wzięło udział w dniach otwartych Wojskowej Szkoły Husarz. Były pokazy, laserowa strzelnica czy spotkania z zawodowymi żołnierzami. Kandydaci mogli też poznać przyszłych nauczycieli. Zainteresowanie wojskiem wciąż nie maleje. Maria Patecka-Wnuk. Laserowa strzelnica, podstawy nurkowania, spadochroniarstwa czy sztuk walki. Między innymi takie stanowiska czekały na potencjalnych kandydatów średniej szkoły wojskowej Husarz. Przyszedłem tutaj, ponieważ jak czytałem na stronie, to jest dużo zajęć po szkole, co też jest dla mnie ważne, bo po prostu nie chcę siedzieć w domu, chcę być trochę aktywny fizycznie. Najbardziej mnie przekonała ta dyscyplina i interesuję się też tą tematyką. Mogę dalej się rozwijać w takich kierunkach, jakich bym chciał, no i też by fajnie było na studia wojskowe pójść. Przede wszystkim cały czas będzie miał, oprócz tego, że podstawowe wykształcenie średnie, takie jak każdy zdobywa w liceum, będzie miał dodatkowe jakieś umiejętności zdobywał. Coraz częściej uczniowie tej szkoły wiążą przyszłość z wojskiem. Z naszych obserwacji szkoła, która jest od 2018 roku, z każdym rokiem coraz więcej absolwentów decyduje się na to, żeby kontynuować swoją edukację na uczelniach wojskowych. W tym roku jest to blisko 60% absolwentów. Absolwenci tego typu szkół w przyszłości mogą liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne na wojskowych uczelniach wyższych. W przyszłości chciałabym iść albo do Marynarki Wojennej, albo do Akademii Wojsk Lądowych, ewentualnie do służb specjalnych z nurkowania. Zainteresowanie wojskiem wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Poszukujemy i mechaników, i kierowców samochodowych, i kucharz też znajdzie miejsce w szeregach Wojska Polskiego, także oferta jest bogata. Uposażenie godne, więc zachęcam wszystkich tutaj do służby wojskowej. Kandydaci mogli dziś również zobaczyć pokaz dynamiczny. Fakty, Maria Patecka-Wnuk.